Witam wszystkich miłośników kart na kanale Tarot z Planem Duszy. I dzisiaj pokażę Wam karty, które są kartami wyroczni. A mianowicie są to karty róż, które mają uzdrawiającą moc. Karty stworzyła Rebecca Campbell, a ilustracje Katie Lewis, wydawnictwo Hay House. Wydawnictwo Hay House ma specyficzny kartę, ma taką jakość. Pudełko fajnie wydane, jeszcze nie widziałam takiego wydania przez Hay House, chociaż może. Zresztą nie wszystkie mam przecież karty, tak? Bo musiałabym mieć ogromny dom z wielkimi półkami. Ok, w każdym razie mamy tutaj święte i tajemnicze róże. Tak to wygląda. Kart jest 44. Może jeszcze zbliżę, żeby lepiej było widać. 44 karty. Pudełko, tak jak widzicie, się tak otwiera. Tu jest fajnie wyklejone. Zasadź siebie tutaj. Tak pisze w środku. Fajnie. To jest tak trochę jakby butonierka, nie? I tutaj znowu ten sam napis. Zasadź czy... posadź siebie tutaj. Tu jest kilka słów o tej autorce, Rebecca Campbell, i pisze o niej, że jest poetką, mistyczką, artystką, rytualistką, matką i że studiowała różne właśnie takie rzeczy i róże przede wszystkim od 2010 roku. Katie Lewis jest intuicyjna bardzo artystka, która wizje ma kosmiczne. Zobaczymy, bo ja jeszcze te karty nie oglądałam. Fajnie, bo przepaska jest tylko, gdzie pisze unlock, czyli odklucz. Możesz wyzwolić święte tajemnice róż. Tak można to przetłumaczyć. I takie są rewersy. Tu książeczka jest. Aha, i tutaj mamy kilka słów. Bardzo mi się spodobał format tych kart, dlatego je kupiłam. Aha, to jest kilka słów o tych kartach. Każda karta z tyłu ma tak jakby taką ilustrację, czy taką wyrocznię, którą można ustawić na ołtarzu i poświęcić jakiemuś rytuałowi. I można tutaj znaleźć wersję audio The Rose Oracle.com tutaj na tej stronie. Tam można zerknąć i zobaczyć. I to jest Matka Róża, która... To zresztą pisze więcej właśnie z tej strony. Mamy więcej informacji. I podziękowania też. Ok, to zobaczmy. Rozmiar jest tak normalnie jak rozmiar kart wyroczni. Tutaj mam ostatnią wyrocznię, którą kupiłam i właściwie może milimetr, dwa się różni rozmiarem. A poza tym nie ma różnicy. Te karty nie są w żaden sposób pozłacane ani kolorowane. To są właśnie rewersy róże, takie piękne. Natomiast bardzo pastelowe są te karty, tak jak widać. Książeczkę potem za chwileczkę zobaczymy. Najpierw zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Po deszczu. I tutaj mamy słowa kluczowe, że po deszczu to się coś zakończyło, że się akceptuje sytuację. To jest jakaś nadzieja, takie uwolnienie też i srebrne krople, czy srebrne takie podłoże. O tak to się przetłumaczy. Ok, dalej idziemy. Tutaj mamy odpowiedź na jakieś wywołanie. Bycie liderem, moc, jakiś prezent. Wyobrażałam sobie te karty inaczej. Tutaj nie widzę, znaczy jest to w pewien sposób pokazane, ale róża jako róża to jest bardzo tajemnicza tutaj.
Przynajmniej ja to tak widzę. Ok, tutaj mamy rozkwit, celebrację, właściwy czas, oddech róży, uzdrawianie serca, emocji. Bardzo fajne są te słowa kluczowe tutaj, połączenie. Tutaj mamy męską energię, która jest połączona. Święta męska energia, uhonorowanie, ochrona i wsparcie, bo mamy tutaj kobietę w ciąży i ci mężczyźni jakby są po to, żeby jej chronić. I to są bracia od róży. Tutaj mamy coś, co można zasadzić, czyli jakieś kłącze, można tak powiedzieć, czyli potencjał, że coś tutaj może być, może się coś pojawić, coś, co się za chwilę rozwinie. Dziecko wewnętrzne też jest połączone z matką wewnętrzną, z niewinnością, wrażliwością. I mamy tutaj dzieciątko, twarz matki i ręce. Tutaj blueprint to jest tak jakby kod stworzenia, tak? Kod, powiedziałabym nawet DNA, czyli to, co jest w tobie, ten kod jakby DNA, rozpoczęcia, następne kroki, połączenia z innymi. Przyjdź do mnie. To jest rodzaj atrakcji, przyciągania, obfitości. Bardzo ładna karta. Tutaj jest crowning, czyli tak jakby poród, narodziny, też bym mogła tutaj tak powiedzieć, bo mamy inicjację. No jest właśnie w tych słowach kluczowych narodziny, ponowne narodziny. Miejsce przy stole. Tutaj jest brak rozwoju, brak zapłodnienia, potencja. Może nawet nie tak, że brak zapłodnienia, tylko to jest takie, taki etap jeszcze zanim, przed poczęciem. Kiedy jest wewnętrzne zimno, to jest odpoczynek, cierpliwość, kiedy próbujemy, tak, tutaj coś, żeby się urodziło, czy żeby się w ogóle zapłodniło, potencja. Jakiś święty początek. Tutaj mamy babcię. Pamiętaj o swoich korzeniach. Wspaniała matka, ogromna matka, czy wielka matka. I tutaj mamy twarz i z tym uwieńczeniem jakby korona z róż. Możesz wpaść w jej ramiona. Uzdrowienie. Nie jesteś zepsuta, nie jesteś uszkodzona. Zaufaj procesowi uzdrawiania i możesz zaufaj wrażliwości czy miękkości. Tutaj jest uzdrawiająca linia matczyna, czyli praca z poprzednimi wcieleniami, czy w ogóle z przodkami. I wzrost. Tutaj mamy tak jakby ktoś kogoś wspierał, trzymał, czyli mamy wsparcie. Pomoc, która jest niewidoczna. Czasami dostajemy jakieś wsparcie energetyczne też od ludzi, którzy nas otaczają, od naszych sąsiadów i społeczności. Tutaj Holy Grail, czyli mamy takiego poszukiwanie, takie wewnętrzne poszukiwanie rozwiązań. Chodzi o to, żeby się zatrzymać i zobaczyć, że już znaleźliśmy ten skarb w sobie. Jaka piękna róża. Tutaj mamy połączenie wielu ludzi, zebranie jakby
Zebranie też wszystkich nasion może i tego, co, bo tutaj jest lineage of the rose, czyli to jest takie, jak jesteśmy w linii z przodkami, to też róże mają swoje pierwowzory, tak, w naturze, tak, to bym odczytywała i poruszenie przez boginię. Tutaj jest jasność, poranne oczyszczanie, pozytywne popatrzenie na zaczynający się dzień. Taki cudowny poranek. Aha, teraz mi się tutaj fokus zmienił. Tak zrobimy. Matka Róża. Powrót do siebie, współczucie, pomaganie sobie wzajemnie, bycie człowiekiem. Tutaj mamy tajemniczą różę, poświęcenie, czasem doświadczenia trudniejsze, łaska, podziękowanie. Otwarcie, powiedz tak, powiedz tak. Rozwój, zaufaj życiu. No i to jest ten, to zdanie, które jest w pudełku. Posadź siebie tutaj, czyli zasadź swoją energię, czy integracja, połączenie, ucieleśnienie i uziemnianie też. Zapuszczenie korzeni. O. Tutaj mamy miłość, poświęcenie, romans, ekstaza, pleasure, tak? Czyli przyjemność. Tutaj mamy wszystko, co potrzeba. Tutaj tak jakby wyrzuć, nie wyrzuć, to brzmi niestosownie słowo wyrzuć. Rozsypuj płatki. To jest transformacja, to jest śmierć i nowe narodziny. To jest też zrzucanie jakby starej skóry i zmiana. Powrót. Nowa historia, decyzje, połączenie wspólne, przyjście, połączenie we wspólnotę. Myślę, że można nawet czytania jakby podsumowywać tą talią albo zrobić czytania też na temat romansu, miłości. Tutaj rozpoznanie dusz, współpraca, partnerstwo, takie połączenie ponowne z ludźmi. Ogród różany. Tutaj jest niewinność, przebaczenie. Bądź dla siebie dobra. Tutaj trzeba się dostosować, tu widzę jakby para jest i mamy jakiś flow, właściwa relacja, harmonia. No co mi to przypomina jakby dwójkę kielichów, kochanków. Tutaj nitka róż, wewnętrzne wołanie, jakaś tajemnica, bycie odważnym też, odpowiedzenie na wołanie. Róże bez, bez kości, róże bez kolców. Pokój, słodycz życia. Masz prawo do swojej radości. Oczywiście. Unia, święta unia, wewnętrzna i zewnętrzna relacja ze sobą, z innymi. Kochaj siebie. Tutaj święte wody, które napełniają nas odpowiednimi przepływami, czyli takie dopełnienie wodą, to też jest oczyszczenie, zdrowie, odpoczynek, pozwolenie sobie na to, żeby się napić zwyczajnie. Drugi rozkwit, druga szansa. Nigdy nie jest za późno, nowe możliwości. Tutaj mamy Zofię. Jakiś mamy boski plan, mądrość, inteligencję i przeznaczenie. Tutaj mamy różę, która jest jakoś schowana, tajemnica, nauka i uczenie innych. Z
słońce, czyli radość, siła życia, sukces, witalność i zabawa. Tutaj jest świątynia róż, taka zamierzchła moc, która do nas przychodzi ze świątyni, ekspresja, aktywacja. Scarlet Codes, czyli jakieś kody. Tutaj mamy zapomniałam to słowo, mamy kolce. Ochrona swoich granic tu i jasna komunikacja, tak? Te kolce mają chyba chronić dosyć mocno. Tutaj zaufaj temu, że rzeczy się zmieniają, sezonowości, tak, w naszym życiu, już są sezony. I trzeba tutaj akceptować zmianę, cykle życia, tranzyt, czasami wzrost różności, które się w naszym życiu dzieją. Tutaj jakiś jest kraj opuszczony. Trzeba zwolnić tempo i ruszyć do swojego ogrodu, żeby się napełnić energią. My jesteśmy naturą. Uziemniaj się. Tutaj jest połączenie z żywymi, wszystkimi żywymi roślinami i nie tylko. Tutaj są szepty Matki Ziemi, idee, kreatywność, inspiracja, artysta. Może to być ktoś, kto pisze, ktoś, kto przekazuje wiadomości. No i tutaj jest jakaś dzika róża. Zrób to po swojemu, bądź unikalna i nie da się powstrzymać. No, tak to wyszło. Pięknie. Możemy zobaczyć, jak się tasują karty i zerkniemy do książeczki. Karty nie są grube, są fajne, są, nie są świecące też. No, może tasują się troszeczkę trudniej wtedy, bo jak nie są świecące, to nie ma poślizgu. Są takie dosyć tępe. O, i hałasuje teraz. Zaraz książeczkę pokażę, ale chciałam zobaczyć, jak się to tasuje. Są takie talie bardzo podobne. Tasuje się fajnie, estetycznie, talie tarota. Chyba kosmiczne dziecko. Chris Ann chyba też stworzyła to we współpracy. To bardzo ładnie kosmiczne takie właśnie tematy. I estetycznie kolory, te pastele bardzo ładnie pewnie współgrałyby z tamtą talią. Więc zobaczymy. Co ta książeczka? Ma tutaj fajnie te litery podniesione, czy tak, podniesione są. Podziękowanie i dedykacja dla swojej babci, która przedstawiła jej kwiaty. Wydanie to jest 2022. To jest nowa talia. Tak jak mówiłam, Hay House. Tutaj mamy to, co jest w środku. Czyli oczywiście spis treści. Teraz widać. Czyli o różach, o naturze, o korzeniach, o uzdrawianiu. I dalej o tych kartach. Jak czytać te karty. I opis każdej karty. No to zobaczmy. Ona opisuje tu trochę swoją historię. Powroty do ogrodu. Medycyna, czyli lekarstwa z róż. Jesteśmy naturą. Powracamy do ogrodu, do naszych korzeni. Patrzę, czy są rozkłady, żeby, bo nie będę czytać. Tutaj jest ta praca z tymi kartami. Połączenie z tą talią. Tutaj jest modlitwa do Matki Róży. I to o czym mówiła ona też. Tam można się na tej stronie dowiedzieć więcej, jeśli ktoś po angielsku mówi. Jak czytać karty krok po kroku. To może być też ołtarz,
to pudełko, które tutaj mamy. Można tutaj pokazywać te karty jako, powiedzmy, że jest to karta ta. Nie wiem, czy o to chodzi, czy tak. Może. Trochę bym musiała się skupić, żeby tutaj zobaczyć, bo trzeba tutaj to odwrócić w jakiś sposób. Ok. Tutaj jest rozkład. Aha, w ten sposób. W ten sposób. To ma być pudełko, które służy jako jako stojak. Można też zrobić to tak, że z dwóch stron, obie strony, i to będą w ten sposób, będą te karty pokazane. I to są, to jest ogród, gdzie jesteś, jedna karta, gdzie jesteś teraz, i wynik, tak? Może być jeszcze rozkład, gdzie mamy cztery karty, czyli rozkładamy jeszcze tak i tak po obydwu stronach. I tutaj troszeczkę nie widać. Musiałabym zmienić oblicze. I wtedy to mamy rozkład, który jest tutaj pokazany w książeczce. No, bardzo ciekawie. Nawet mamy dalej zaufaj sezonom. I może być inaczej rozłożone. Czyli można zrobić coś takiego. W ten sposób. Nawet jeszcze jedna karta, tylko że tutaj... A nie, mam dwie, dobrze. Czyli to jest róża, to jest ten, to kłącze, kolce. Korzenie i nasionko. I to jest wszystko opisane. Co jest możliwe, co jest obecnie, jaki będzie wynik, czego potrzeba i jak się uziemnić. No i wtedy mamy opisy kart. Tutaj na przykład karta After the Rain, czyli po deszczu. I mamy tutaj zapytanie do duszy. Na co jesteś gotowa, żeby odpuścić? I czarno-białe fotografie, i przy każdej karcie mamy właśnie pytanie do duszy. Następna karta, kiedy odpowiadamy na jakieś wołanie, to jakie to jest wołanie, jaki następny krok można zrobić. Tu rozkwit i tak samo. Ale tutaj mamy w tej karcie The Bloom, mamy informację, że tutaj jest transmisja róży, czyli mamy troszeczkę inaczej. Ok, jeszcze tak, zauważyłam, że nie ma tutaj numerów przy tych kartach. Każda karta jest opatrzona tytułem, więc podejrzewam, że może być właśnie kłopot z wyszukiwaniem. No, ale to tylko mi się tak wydaje. Na razie to nie wiem. Tak jak mówiłam, tasują się fajnie. Bez pudełka. Też można zrobić rozkład, na pewno. Z jednej karty, z dwóch, można z trzech. Tak jak mówiłam, nie są śliskie, więc są tak, trzeba sobie pomóc, żeby je rozdzielić troszeczkę. No i tak wyglądają w rozkładzie. Tutaj mamy szepty Matki Ziemi, kreatywność, pomysły, inspiracja, może właśnie artysta, może pomyślmy o tym, jak my, czy jesteśmy kanałem przekazu, poprzez właśnie nasze inspiracje, przekazy artystyczne, jakieś podejście. Tutaj czerpanie od babci, tak? Pamiętamy o swoich korzeniach, pamiętamy o tym, kto nas czego uczył, ale też perspektywa. I takie poczucie, że nas wspierają te babcie zawsze.
czy były obecne, czy nie były obecne, to jakby jest to ktoś z przeszłości, kto dzięki komu właściwie jesteśmy tutaj teraz. A ostatnią tutaj kartę mamy jako after the rain, czyli po deszczu. Czyli coś się oczyszcza, tu nadzieja się rodzi. Trzeba sobie wybaczyć też i wybaczyć przodkom za te ich wszystkie pomyłki, bo też chodzi o to, żeby zaakceptować to życie i to wszystko, co się zadziewa, co się rozgrywa, dzieje w obecnym momencie w waszym życiu, czy też globalnie. Ok? No to tak, to wyszło. Taka to talia z takim pudełkiem właśnie, jako ołtarz można sobie to zrobić. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odsłonach kart.